Jest taki jeden nudny trochę temat, niewypłacalność finansowa ogólna wszędzie na całym świecie. Właśnie się pojawił raport ze Stanów Zjednoczonych za rok 2018 dotyczący finansów państwa. I co nas to obchodzi, że w sumie w Stanach Zjednoczonych mają problemy finansowe? No to nas obchodzi, że normalnie jak jakiś kraj, na przykład jak Polska, bankrutuje, szlak go trafia czy coś przez złe zarządzanie i życie na kredyt, to potem przychodzi taki większy kraj i go ratuje. Nie? Tak jak Grecja, nie? No to przyszły Niemcy i ratują. Ratowanie polega na tym, żeby dawać dużo darmowych pieniędzy, żeby jeszcze to jakoś przeżyć. No. W nadziei, że komuś przybędzie rozumu od tego, że dostanie jeszcze więcej darmowych pieniędzy, przeważnie to nie działa i tak dalej. Ale to jest tak, ważne jest, że większy ratuje mniejszego, nie? Więc w Polsce się ludzie nie przejmują i robią te 500 plusy i dają emerytury większe i w ogóle rozdajemy sobie wszystko. No bo w razie czego pamiętamy, że przyjdzie tam Unia Europejska i nas uratuje. No ale pytanie, kto uratuje Unię Europejską? No właśnie nie wiadomo już kto, ale jest zawsze na końcu największy tej listy ratowania. Największe są Stany Zjednoczone i to one będą ratować wszystkich. Tak to było do tej pory, jak kraje bankrutowały przez ostatnie tam 100 i więcej lat, no to właśnie jakaś pomoc przychodziła z zewnątrz. Kraju, co się nie rozpadł akurat, bo był lepiej zarządzany. Tylko teraz problem polega na tym, że już praktycznie wszystkie kraje są źle zarządzane i wszędzie są długi. No to co nas będzie ratować? Liechtenstein? San Marino? No bo to tylko w takich małych, jakiś Singapur czy coś, tam są jakieś nadwyżki i zarządzają tym sensownie, a nie jadą na długach. Ale Stany Zjednoczone, raport się pojawił i powiem dla porównania liczby teraz będą. Cały polski PKB, czyli to, co wszystko ludzie produkują w ciągu roku w Polsce, wynosi tam z grubsza pół tryliona dolarów. Pół. Będziemy trylionami operować. To jest 1000 miliardów. To jest, czyli milion milionów. No. Dobrze mówię? No tak. Tryliardy. Więc pół tryliarda produkujemy wszyscy w całej Polsce razem. Piękny naród, praca, do roboty i tak dalej. I to wszystko jest warte pół tryliarda. No, także porównanie. Teraz rząd Stanów, federalny rząd Stanów Zjednoczonych zbiera z podatków w ciągu roku, w 2018 roku, około 3,5 miliarda, tryliarda, tryliona. 3,5 tryliona dolarów. 3,5 ma z podatków. Wydał w tym czasie, w 2018, 4,5 tryliona. No i sobie, zaraz, jak to możliwe, że dostaje 3,5, a wydaje 4,5? No cud! To powiem więcej, od 20 lat czy coś już tak wydaje więcej niż ma. Jak on to robi? No, z kosmosu przychodzą pieniądze. No budżet państwa w sumie się zachowuje tak samo jak budżet każdej firmy, albo budżet twój, albo twojego domu. Więc mniej więcej te same zasady dotyczą. Nie można po prostu stwarzać pieniędzy znikąd. Więc pożycza, nie? Pożycza i jedzie, ale problem jest, polega na tym, że zobacz, jaka jest dziura między tym, co wydaje, a tym, co dostaje. To jest trylion, czyli dwa razy więcej niż cała Polska produkuje w ciągu roku. To jest tyle, ile im brakuje co roku, żeby w ogóle spiąć się. No, więc spinają się jakoś długami i jadą i ta dziura się powiększa cały czas. No jak sobie myślisz, że to nie jest problem, no to się zastanów, jakbyś ty tak żył. Ile byś mógł żyć na zasadzie takiej, że co miesiąc wydajesz 1000 zł, a zarabiasz 750. Nie, zarabiasz 700, a wydajesz 1000. I tak co miesiąc. Ile możesz tak wytrzymać? No sobie musisz załatać to, nie? Więc na przykład idziesz do babci, że babciu, co miesiąc idziesz, że babciu, daj mi 300, bo mi brakuje. Babcia ci daje co miesiąc, no ale babci się skończy, albo zacznie babcia żądać zwrotu. Bo babcia ci nie daje, tylko ci pożycza. Mówię, pożycz babciu, ja ci oddam. Babci masz, w końcu się robi, gromadzi to wszystko, jeszcze odsetki płacisz od tego. I dalej ci brakuje, to idziesz do drugiej babci i trzeciego dziadka, póki ci ktoś chce jeszcze pożyczyć. Ale nawet jak ci wszyscy chcą pożyczać, bo dostają odsetki, albo cię w ogóle lubią, no to w końcu ten dług ci tak rośnie, że odsetki cię zżerają. To znaczy, no to co ma ten, co ci pożycza z tego wszystkiego. No bo ty pożyczasz, jak jesteś babcią, to pożyczasz komuś 300, no ale tam co miesiąc dostajesz 2 zł, nie, za te 300. Żeby miała bonus za to, że ci pożyczyła, bo po co by cię miała pożyczać? No dobra, babcia to może cię pożyczy, ale jeden kraj drugiemu krajowi, no to już nie jest jego babcia. Chyba, że nie wiem, może Wielka Brytania pożyczy Stanom Zjednoczonym, to w pewnym sensie babcia. No, ale nawet Wielka Brytania babcia nie chce pożyczać za darmo, więc pożycza się na procent. I te odsetki
jak się zgromadzi ten dług, taka dziura, bo ty tak co roku żyjesz, nie? Nie ma, że zaczynasz zarabiać więcej w pewnym momencie. Nie, jest coraz gorzej. I tak wyglądają Stany Zjednoczone na przykład. Więc jest dziura, już urosła do tego, że trylion brakuje każdego roku, nie trzeba pożyczać i te odsetki rosną. To jest pytanie, ile urosło tych 2 złotych od tych babć, co ci dają 300 i co miesiąc im płacisz tam 2 złote? No tak niby nie dużo, ale tego jak jest już dużo tego długu, to te odsetki się robią duże i trzeba je co roku płacić. Ile ich jest w Stanach Zjednoczonych? No to jak w mordę szczelił 0,5 tryliarda. Samych odsetek, nie tego co ma spłacić, tylko tego co płacisz za samo dobrodziejstwo tego, że ktoś ci dał pieniądze, ci pożyczył, nie? Czyli tyle co Polska pracuje przez cały rok, to wystarcza na spłatę samych tylko odsetek w Stanach Zjednoczonych. Więc sobie myślisz, aha, okej, okay, dobra, no to dobra, no to najwyżej się zbankrutują, to co się stanie? Mamy to w dupie, to Stany Zjednoczone są daleko za oceanem. Chciałbyś. Gospodarka jest teraz globalna, jak się zawali w Stanach Zjednoczonych gospodarka, to poleci na cały świat, tak jak było w czasie wielkiego kryzysu, nie? To się giełda niby tylko w Stanach Zjednoczonych zawaliła, ale wszędzie to ludzie poczuli. W 2008 roku, jak był ten niby kryzys, taka popierdółka, nie kryzys, ale jak był, no to wszędzie się zawaliło, w Europie. Irlandia, spadło im PKB o ileś procent, Litwa się zawaliła leciutko, no dużo było bólu w tym. W Polsce nic nie było, bo Polska to jest tak za dupie i to akurat jest w takich wypadkach plus, nie? Bo w Polsce się raczej mało inwestuje, kapitałowe inwestycje, to w ogóle jakieś nieporozumienie, więc nie spadło, no ale też nie rośnie, no taka stabilność, takie muzeum, więc są plusy trochę, ale no, zależy od wielkości katastrofy. Bo jak kataklizm dotknie cały świat, na przykład Stany Zjednoczone, to polecą na przykład i Niemcy, i wszyscy, którzy coś sprzedają Stanom, albo od nich kupują, tak samo, czyli na przykład Niemcy, a z kolei Polacy eksportują do Niemiec, a Niemcy nie będą mieli za co kupić i tak dalej, no poleci, mówię, globalnie. Także przejmuj się, dostawaj paniki od tego, co mówię. Myślisz sobie, a jest jeszcze inna opcja, jak mi już nikt nie pożyczy i nie mam z czego spłacać, to może co sprzedam. I ten raport ze Stanów Zjednoczonych z 2018 tak, roku, z rok temu, pokazuje też bilans, tak jak każda firma. Bilans, co to jest bilans? Jak masz firmę albo ty, to możesz sobie poukładać to, co masz i to, co jesteś winien. Takie dwa słupki. Z jednej strony to są twoje assets, to są rzeczy, które masz, możesz sprzedać, albo rzeczy, które ktoś ci wisi, nie? To wszystko, co masz, nie? Co ci się należy. To są te twoje rzeczy na plus. Więc na przykład w przypadku Stanów Zjednoczonych to są jakieś budynki, fabryki, jakieś tam prawa, ale na przykład też dług studencki, który wynosi trylion dolarów w Stanach. Co jest ten dług, który zaciągają studenci, jak chcą iść na studia, debile. Idą sobie po pożyczkę do rządu, którą będą musieli spłacać przez resztę życia, bo uwierzyli debile w to, że jak skończą studia i dostaną papier, to im zaraz dadzą dobrą pracę. Tak im dadzą, bo mają fajny papier. No, potem się okazuje z czasem, że nie dadzą im tej fajnej pracy, bo takich studentów jak oni czeka jeszcze 20 i żaden z nich nic nie umie, bo skończył studia. I jedyne co umie, to studiować, a nie pracować. No, więc zatrudnią jednego z tych 20, a 19 pójdzie pracować w jakimś McDonaldzie albo czymkolwiek innym, i będzie miał pieniędzy tylko na styk, żeby spłacać ten dług studencki. Ale dług studencki wcale się tak znowu nie spłaca. On szybciej rośnie niż się spłaca. Więc to jest ogólnie pułapka dla wszystkich. Raz, dla studenta, bo debil zostanie z papierem, będzie pracował w takiej średniej pracy, którą by miał i bez tych studiów. Ale za to jest do tyłu na resztę życia i musi spłacać to gówno. A to jest trochę. 40 tysięcy dolarów, może więcej do spłacenia. Piechotą nie chodzi. Nie pamiętam ile, ale to trochę kosztują takie rzeczy. No. A z kolei rząd się przejedzie, bo to są jego teoretyczne zyski. On to sobie zapisuje, że ja to mam, bo mi kiedyś spłacą. No, spłacą ci takiego wała, jak ci spłacą. Część ci spłaci, ale większość nie spłaci, bo nie ma jak i nie da rady. No i tyle. No dobra, ale to co ma, ile ma rząd, a ile wisi? Bo po tej stronie, co masz, słupek ma, o z tej strony, twoje rzeczy, to są rzeczy na plus. I jest rzecz na minus, czyli to, ile wisisz innym, ile musisz w przyszłości będziesz musiał dać, na przykład na emerytury, jak jesteś rządem, będziesz musiał dać, bo jesteś winny, im to wisisz, i na jakieś tam różne zasiłki, i na wojska, i na wypłaty, i na cudawianki. No, więc tak
jak sobie teraz jedno z drugim odejmiesz jedno od drugiego, to ci wyjdzie, czy jesteś wart netto na plus czy na minus. Co ciekawe, widziałem, jak w Stanach Zjednoczonych badanko, z którego wynika, że 75% ludzi, mieszkańców Stanów Zjednoczonych, jest warta mniej niż zero. Czyli mają więcej zobowiązań niż mają naprawdę. Czyli, że mają samochód, dom, albo drugi jeszcze samochód i różne tam rzeczy, i misia, i telefon, i iPhone'a, i to wszystko jest na plus. Ale na minus mają długi, kredyty, na które to wszystko wzięli i jak się porówna jedno z drugim, to wychodzi, że w ogóle są na minus. Gdyby się teraz po ten kredyt zgłosił wszędzie, gdyby się wszyscy naraz zgłosili po kredyty, po pieniądze, które wszyscy sobie tam wiszą, to by się okazało, że 75% ludzi jest bankrutami i nie ma zero. Ma mniej niż zero. Nie ma już czego dać. Wszystko sprzeda, na spłatę i dalej nie ma. Więc by zostało niewolnikami w dawniejszych czasach. W takich sytuacjach człowiek zostawał niewolnikiem, przechodził na własność tego, komu wisi i było pięknie. No to tak by było cudownie. 75% ludzi by było niewolnikami, mieliby święty spokój i tak do tego mniej więcej wszyscy dążą, żeby być niewolnikiem i mieć święty spokój. To jest taki etat, tylko że lepszy, bo jeszcze twój właściciel nie dość, że ci daje pracę z gwarancją zatrudnienia na zawsze, to jeszcze ci dom zapewnia. To po prostu państwo opiekuńcze. Tylko, że takie wtedy to było nazywane po imieniu niewolnictwa. Dziś się mówi państwo opiekuńcze i etat bezpieczny zagwarantowany kodeksem pracy. Na jedną rzecz. No, to było fajnie. A więc jak jesteś na minus, to jesteś na minus. Jak jesteś na plus, to dopiero wiesz, że jesteś coś tam wart netto. Stany Zjednoczone ile są warte? One są warte minus 75 trylionów. Dalej w trylionach mówimy, przypomnę, pół tryliona zarabia cała Polska w ciągu roku. 3,5 tryliona zbierają Stany Zjednoczone co roku z podatków. Ale wiszą, są na minusie, jeżeli sprawdzić ich wartość, to rząd jest na minusie 75 trylionów. Więc pytanie, jeżeli powiesz teraz, że no tam ma dług, dług, długiem, ale przecież rząd ma tyle, to może to sprzedać i spłacić spokojnie, nie ma się czym przejmować. To ja ci właśnie mówię, że nie, rząd nic, nie dość, że nic nie ma. Rząd jest zadłużony na 75 trylionów. I to mówię cały czas o Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Bo to jest największa gospodarka, która jest jednocześnie, ma najmniej, jest najbardziej zadłużona. Ile wynosi... Jeszcze takie pytanie dla porównania. PKB w takim razie, wartość globalnej gospodarki na całym świecie, żeby było porównanie. Ile w ogóle wszyscy ludzie na całej Ziemi mniej więcej wypracowują, ile to jest warte w dolarach. No, jak w mordę szczelił 75 trylionów dolarów akurat. I rząd Stanów Zjednoczonych ma tyle długu, ile pracują przez rok wszyscy mieszkańcy całej planety. No, więc jak teraz wiesz, jak wygląda sytuacja. Jeżeli po tym czyjś mówisz, że będzie dobrze, spoko będzie, to ja ci zadaję pytanie, jak? W jaki sposób ma być dobrze? Że nagle Amerykanie zaczną produkować z dnia na dzień dwa razy więcej i w ciągu roku wszystko spłacą? Że nagle podatki zaczną płacić jacyś kosmici i zamiast 3,5 tryliona rocznie będzie nagle 7 trylionów i zacznie się to wszystko, dług się zacznie zmniejszać? Nie. Dług się nie przestał zmniejszać, od 20 lat się tylko zwiększa. I teraz, najgorsze w tym wszystkim jest, że jakby to były tylko Stany Zjednoczone, bo to głupi Amerykanie nie umieją liczyć. No to ja ci powiem, że w innych krajach jest jeszcze gorzej. Tylko, że problem na tym polega, że jak w innych krajach jest gorzej, to powiedzą, o, jesteśmy biedni, coś nam nie wyszło, pomyliliśmy się przecinek jeden za daleko, no i teraz mamy taki długi i właśnie musimy ogłosić, że nie możemy wypłacać emerytur babciom, więc dajcie nam pieniędzy. Nie, więc na przykład taki Grek idzie, mówię, biedne babcie greckie głodują tutaj na ulicach, są strajki i nie możemy wypłacić 15 emerytury już im i 3500 plus, już nie ma z czego płacić, ludzie się krzyczą na nas, że dzieci mają potrzeby, każdy musi mieć własnego iPhona, bo bez tego nie mogą żyć i to jest prawo człowieka w ogóle w konstytucji greckiej zapisane. Musimy mieć na to pieniądze, zlitujcie się nad nami ludźmi biednymi, bo ludzie zasłużyliśmy sobie, bo mamy potrzeby. I idą do rządu niemieckiego i rząd niemiecki mówi, oho, nein, nein, no, nein. A Grecy mówią, tak? To my wam nie spłacimy waszych długów. Bo to, no, tak przypominam, że w ogóle my zaciągnęliśmy u was pożyczki w tych niemieckich bankach i jak nam nie dacie pieniędzy, to my ich nie spłacimy, no sorry, nie mamy z czego. A rząd niemiecki mówi, aha, oj, no vielleicht. I dają im kupę pieniędzy.
Bo jak im nie dadzą, to sami dostaną w dupę. I taki jest debilny pomysł pożyczania ludziom, którzy mają tradycje głębokie niespłacania swoich długów. Albo nie liczenia tego, jak żyją, za co żyją. No, ale to nie szkodzi, bo postępująca głupota w Europie powoduje, że ludzie mają pamięć złotej rybki i zapominają w jakichś 3 miesiącach, że państwo jest totalnym bankrutem i rządzą nim debile. Dlatego na przykład Argentyna, która bankrutuje średnio chyba co 7 lat, jest w stanie niewypłacalności, dalej emituje obligacje i dalej ludzie dają im pieniądze, bo myślą, że Argentyna tym razem spłaci. Od 200 lat Argentyna nie spłaca ostatecznie tych swoich długów, ale jak emituje i co 7 lat średnio bankrutuje, nie? Ale jak emituje obligacje, które są do spłacenia za 100 lat, to ludzie je kupują. Czy macie pojęcie, jaki to jest brak wyobraźni, głupota kompletna? Nie wiem, dlaczego tak robią. Nie wiem. Nie chcę myśleć o tym. Po prostu mi się taki poziom głupoty nie mieści w pale. Po prostu takie zignorowanie rzeczywistości. Matematyka nie będzie działać, bo my mamy wszyscy dobre intencje. Mamy dobre intencje. To spoko, to wystarczy. No. I nie będzie problemu w ogóle. Nie było nigdy kraju na świecie, który miał zadłużenie i spłacał 25% budżetu, przeznaczał na samą spłatę tylko kredytów, ale i coś mu to źle zaszkodziło. Był taki kraj? Nie. A nie, czekajcie, Egipt był starożytny, a nie Rzym tak skończył. A czekajcie, Imperium Otomańskie to chyba tak samo. O nie, dokładnie tak samo. A była ta Hiszpania, Imperium Hiszpańskie skończyło, bo zaczęło wydać więcej niż miało, mimo że miało kopalnię złota i srało tym złotem, a to też bankrutowało ostatecznie. No dobra, to tak. To jeszcze coś było? No chyba nic poza tym. A nie, jeszcze bym wymienił z 15, ale nie będę, bo mi się nie chce. Jakimś sposobem wszyscy uważają teraz, że tym razem wszystkim się uda. Uda się Niemcom, Polakom zadłużonym, Amerykanom, Japończykom w ogóle, królowa wszystkich długów. Uda się. I w ogóle im ten dług nie zaszkodzi. Przez całą historię ludzkości wszystkim szkodził i każde imperium upadło. Przez bankructwo. Związek Radziecki, ryb zawalił się. Bo się, co, pieniądze się skończyły. Niewydolna gospodarka. Do reszty nie było czym płacić tym zomowcom. Wszystko rozsypało w kawałki. Wydaje jeszcze na wojnę przy okazji. Znaczy, zawsze wydajesz więcej niż masz. I się potem księgowość jest nieubłagana. Sorry, może jej nie prowadzić, ale ona nie znika. Ona po prostu jest. To jest... Tak działa, niestety, świat, że jest matematyka. Zresztą bardzo dobrze tak działa. Co by to był za świat? To by był jakiś Harry Potter, jakby inaczej działał. Więc mówię, to jest jakiś problem. To jest taki problem, że powinien być na pierwszych stronach wszystkich gazet ten problem. Ale ja go nie widzę. Nie wiem, czytaliście ostatnio gazety? O czym jest? Bolek nie jest Bolkiem w Polsce. O ja, okazało się, że Bolek nie jest Bolkiem. IPN sprawdził, że to Ubecja podrabiała kwity. No kurde, ale jaja, nie? No dobra, to tak. Księża palą książki. O ja, jarajmy się, bo jakiś ksiądz palił książki. No to jest problem. No to jest o tym coś, co warto gadać. LGBT. No kurde, to jest problem, bo 1% społeczeństwa żyje inaczej niż 99% społeczeństwa. O tym trzeba gadać, bo to nas dotyczy, mimo że nikt z nas nie zna takich ludzi w ogóle. Ale fakt, że siedzimy na bombie zegarowej, to mamy w dupie wsadzoną bombę zegarową i właśnie pokazuje wskazówka za 5:12 i coś o tej 12 nam się wydaje, że coś się stanie ciekawego, ale nikt nie wie dokładnie co, bo nikt nie chce wiedzieć. O tym nikt nie mówi. Może i dobrze, może to jest taki Titanic, że wszyscy wiedzmy, czujemy w kościach, że za chwilę to się rypnie, że życie na kredyt w nieskończoność, że zakładanie firm tylko za dotacje europejskie, a nie za to, że ktoś wymyślił coś, co ma sens ekonomiczny, nie, że to coś nie ma prawa być, ale jest. No to jak jest, to może będzie. Może to jest nas, może oszukaliśmy ostatecznie matematykę. Nie? Mimo, że nigdy się tego to nie udało i no, matematyka mówi, że to się nie może udać. Ale widzimy, że działa. No to jak tak dziś działa, to zawsze będzie. Nie? To jest tak jak gość, co sobie wziął kredyt i wydaje najlepsze, bo sobie obzdurał, że jest teraz bogaty. A jest bogaty, bo jest taki mądry, bo sobie wziął kredyt. I jak dzisiaj wydaje, to jutro też sobie wyda. I tak by się wydawał już zawsze. Bo zapomniał w ogóle, że wziął kredyt i że to jest wszystko na kredyt. No. No, że czy to jest mądre? No niespecjalnie. Czy to się skończy? Owszem, skończy się. No, chciałem powiedzieć więc tym ludziom, którzy mówią, Marty, mówiłeś, że to się wszystko zawali, że ZUS bankrutuje, że będzie kryzys finansowy i co? Nie ma. No ale ile? Co ma, mówisz, że za tydzień przyjdzie? Poczekaj, że chwilę, to zobaczysz.
to ci przejdzie. To już nie będziesz wtedy mówił, no Martin, mówiłeś, że jest kryzys i kurde, jest kryzys i teraz przykrywamy się papierem toaletowym w nocy, bo nas nie stać na kołdrę. Bo inflacja w ogóle zeżarła wszystkie oszczędności i żremy ze śmietników. Ale no tak, to wtedy. No co, wtedy mi już nie powiesz, a mówiłem, mówiłeś, no tak, miałeś rację. No, także teraz to wszyscy będą mówić. Póki jest z czego wydawać jeszcze i jeszcze się jakoś jakimś cudem trzyma, bo są jeszcze następne babcie do pożyczania i nikt nie czyta w ogóle takich rozliczeń, najważniejszego co jest, bo wszyscy na tej bombie siedzimy, to wszyscy są zadowoleni. No bądźmy zadowoleni, może to jest dobra taktyka, także pierniczę to wszystko, ale ja głupi nie jestem i czekam na ten kryzys i się przygotowuję. Jak ty uważasz, że zawsze będzie super, to dobrze, że będzie super. Albo jak się wydaje, że dzisiaj to jest problem, bo jest jakieś bezrobocie podobno. Oczywiście, że jest bezrobocie, jak nic nie umiesz, to jest bezrobocie. Albo jak myślisz, że coś umiesz, a nic nie umiesz, to jest jeszcze gorsze, bo skończy się znowu jakieś studia, które akurat nic nie były warte przypadkowo i idziesz se z tym papierem i wysyłasz 100 CV identycznych do wszystkich i się dziwisz, że odpowiada ci 3. Tak jakby, nie wiem, ci co to czytałem, to były jakieś roboty i nie widzieli, że ty se zerżnąłeś z internetu CV, nie? I no dobra, no i wysyłasz i co? I przejdziesz na rozmowę kwalifikacyjną i się ktoś pyta, do you speak English, że ty mówisz, tak, tak, troszkę mówię po angielsku, komunikatywnie poziom intermediate. I się potem dziwisz, że no pracy dla mnie nie ma, no a przecież jestem magistrem informatyki. No proszę pana, ja umiem liczyć całki, jestem magistrem informatyki, to tego mnie nauczyli. Dużo matematyki umiem i fizyki też. Fizyka jest z jakiegoś powodu potrzebna do informatyki, się dzisiaj dowiedziałem z artykułu jednego. Ja nie wiem, to jakąś inną uprawiam informatykę, może widocznie. Dobra, może jak się roboty robi. To się przydaje faktycznie. No to dobra, no to chciałem powiedzieć, że wszystkim życzę wszystkiego dobrego w czasach końca dobrobytu, w którym mało kto w ogóle wie, że to są czasy końca dobrobytu, ale są. Ja wam mówię i powiecie mi za ileś tam lat, że byłem prorokiem i skąd on to wiedział? Geniusz! No tak, że żyjemy w czasach, w których jak się umie liczyć arytmetykę 2 plus 2 równa się 4, to się jest geniusz. Dobrze, jestem geniuszem. No to cześć.